Kolejne pytanie. Przemysław Apostolski, Stowarzyszenie Koliber. Panie pośle, zgodnie z artykułem 17 Traktatu o Unii Europejskiej, akty ustawodawcze Unii mogą zostać przyjęte co do zasady tylko na wniosek Komisji. Wobec tego proszę powiedzieć, jakie to uczucie być wiceprzewodniczącym Parlamentu Malowanego? Jeżeli chodzi o Parlament Europejski, to po 2009 roku zyskał na znaczeniu. Czy to dobrze, czy źle, to oczywiście możemy to różnie oceniać, ale dotychczas jest to cały czas jedyny parlament chyba w świecie, który nie ma inicjatywy ustawodawczej. Ale z drugiej strony, bez zgody Parlamentu Europejskiego, żadna regulacja, żadna regulacja unijna, żadna część acquis communautaire nie może wejść w życie. Natomiast co do tego traktatu, ja nie ukrywam, że byłem sceptyczny wobec niego. Nawet byłem jednym z 10 europosłów, którzy z różnych frakcji politycznych i z różnych krajów, którzy podpisali list do 28 premierów krajów członkowskich Unii Europejskiej, aby we wszystkich krajach przeprowadzić referendum w sprawie traktatu lizbońskiego. I trochę żałuję, że do tego referendum nie doszło. Myślę, że w niektórych krajach, takich jak na przykład Czechy czy Finlandia, pewnie wynik byłby nie po myśli euroentuzjastów. Ale zwracam uwagę, że wspomniany tutaj przez kolegę, pan Martin Schulz, nawet on, który był wielkim zwolennikiem tego traktatu, po paru miesiącach jego funkcjonowania zauważył, że niestety on na przykład bardzo nieprecyzyjnie, mówiąc konkretnie, zakreśla kompetencje przewodniczącego Rady i przewodniczącego Komisji. Jeżeli dzisiaj przewodniczący Komisji, pan Juncker, w swoim orędziu o stanie Unii Europejskiej w wygłoszonym Strasburgu mówi, że trzeba zlikwidować stanowisko pana przewodniczącego Rady, czyli pana Donalda Tuska, no to oczywiście jest to bardzo mocne stwierdzenie, ale jest to echo sporów, które były między przewodniczącym Komisji Europejskiej panem Barroso, a przewodniczącym Rady Europejskiej panem Van Rompuyem poprzedniej kadencji. Co to oznacza, że ten traktat jest napisany bardzo nieprecyzyjnie. Stąd też bardzo się cieszę, że Jarosław Kaczyński po Brexicie wystąpił z postulatem nowego traktatu europejskiego. Wtedy, państwo pamiętają, śmiano się z tego, szydzono, usiłowano to zamilczeć, po czym pan Juncker po roku przyznał premierowi Kaczyńskiemu rację i zaczął mówić Kaczyńskim, mówiąc o nowym traktacie. Choć rzeczywiście możemy powiedzieć, że domaganie się nowego traktatu przez pana prezydenta Macron i pana prezydenta Kaczyńskiego to zapewne domaganie się dwóch różnych traktatów i sam fakt domagania się nowych regulacji traktatowych dla Unii Europejskiej nie oznaczać będzie wcale, że ci, którzy chcą zmiany, która jest konieczna, chcą takiej samej zmiany, bo często ta zmiana będzie rozumiana zupełnie inaczej przez nas Polaków, a zupełnie inaczej przez Francuzów czy obóz polityczny pana Macrona, który i tak zresztą poniósł porażkę, bo jak państwo wiecie, we wrześniu Juncker skrytykował to tuż po rozmowie z panią Angelą Merkel, więc jak rozumiem, konsultując to z nią, skrytykował pomysł powstania osobnego parlamentu dla strefy euro. Mówię o tym tak szczegółowo, ponieważ uważam, że w tej chwili jednak trwa pewna debata o przyszłości Unii Europejskiej. Polska musi w tej debacie brać czynny udział i dostrzegam, że nie jest tylko jeden obóz euroentuzjastów, że oni się dzielą, że na przykład Niemcy, których krytykuję, dzisiaj krytykowałem pana Schulza, zajmują w tej sprawie stanowisko nieco bardziej realistyczne niż Francuzi, którzy bardziej prą do rozwiązań takich skrajnie federalistycznych. No, tym niemniej jednak oczywiście my będziemy dalej stali na stanowisku, żeby jak najwięcej kompetencji pozostało w gestii państw narodowych. Też się z Berlinem będziemy pewnie różnić. Panie pośle, pan powiedział, że żaden akt Unii Europejskiej nie może być przyjęty bez zgody Parlamentu Europejskiego. I to, co pan powiedział, jest prawdą w zakresie tej podstawowej procedury legislacyjnej w Unii Europejskiej. Natomiast w procedurach specjalnych ta rola parlamentu jest tylko opiniodawcza. Rada, która jest organem takim quasi rządowym, bo składa się z przedstawicieli państw członkowskich szczebla ministerialnego, ona musi uzyskać opinię parlamentu, ale nie jest ona dla niego wiążąca, więc prawdę mówiąc, tak Parlament Europejski w tym tradycyjnym rozumieniu pojęcia parlament się zupełnie nie mieści, bo nie ma bezpośredniej inicjatywy legislacyjnej. Możliwe jest uchwalenie aktu prawnego bez jego udziału. No to jest maszynka do głosowania, tak należałoby ją nazwać moim zdaniem. Ja pana zaskoczę. Znaczy, ja bym nawet w tej chwili powiedział, jako wiceszef tej instytucji, jedyny Polak, który po raz kolejny uzyskał reelekcję, będąc członkiem prezydium Parlamentu Europejskiego, że ja się cieszę z tego pańskiego głosu, że odbieram to jako chęć przyznania Parlamentowi Europejskiemu więcej kompetencji. Zaskoczę pana. Niekoniecznie. Nie chcę, żeby Parlament Europejski miał więcej kompetencji. Wolałbym, żeby więcej kompetencji dalej utrzymała Rada, ponieważ Rada jest
organem, który skupia przedstawicieli państw narodowych w Unii Europejskiej, a Parlament Europejski, chociaż wybrany oczywiście przez wyborców 28 cały czas jeszcze krajów członkowskich Unii Europejskiej, no jednak jest organem ponadnarodowym. Ja wolałbym, to jest trochę konserwatywne, ale taki jestem, wolałbym, żeby jednak Parlament Europejski nie zwiększał kompetencji, zwłaszcza, że często jest on pasem transmisyjnym czy membraną pewnych środowisk ultralewicowych czy ultraliberalnych, ale nie liberalno-konserwatywnych, tylko właśnie ultraliberalnych. I jednym słowem paradoksalnie, bo jakby może pana zaskoczy, czy państwa zaskoczę, będąc wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, nie chciałbym, żeby moja instytucja miała więcej kompetencji. Wolałbym, żeby ta piłeczka była cały czas po stronie Rady. Ja myślę, że albo należałoby Parlament Europejski zlikwidować, albo dać mu realne kompetencje, żeby on był tym parlamentem, prawda? Nie możemy w takim rozkroku stać, w jakim jesteśmy obecnie. Znaczy, to ciekawy postulat. Myślę, że to jest bardziej skomplikowane niż taka gra o sumie zero-jedynkowej, albo zlikwidować, albo kompetencje uzupełnić. Te kompetencje zostały poszerzone w sposób być może dla niektórych niewystarczający. Dla mnie uważam, że wystarczy. Natomiast jestem realistą, chodzę po ziemi. Nie sądzę, aby pański pomysł likwidacji Parlamentu Europejskiego zyskał duże poparcie w krajach członkowskich Unii. Myślę, że sporo z tych spośród 751 europarlamentarzystów mogłoby zaprotestować, ale myślę, że także dla wielu krajów te wybory europejskie są dobrym momentem do oceny ich własnych rządów. Stąd też pewnie nie będą chcieli z tego zrezygnować. I na koniec już tylko powiem, że w moim przekonaniu powinniśmy starać się i za to pytanie dziękuję, bo pan tu jest bardzo dobrze przygotowany. Ja bym chciał, żeby nasz kraj no, nie był w ogonie państw o najsłabszej frekwencji w tych wyborach, a obok Słowacji, Litwy tą najsłabszą frekwencję w Unii Europejskiej do tej pory mieliśmy.